Kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku God of War. Słuchajcie, ruszam dalej. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. I jeszcze nie wiem, co to będzie. Ale coś tu ewidentnie mi uczy. Okej. Okay. Ogłuszenie wrogów. Pasek ogłuszenia wrogów znajduje się pod jego paskiem zdrowia. Okej. Okay. Atakując szybkimi seriami zadasz obrażenia od ogłuszenia i sprawisz, że pasek się wypełni. Po wypełnieniu paska wróg zostanie ogłuszony, wciśnij scroll, aby pochwycić ogłuszonego wroga. Okej, czyli atakując szybkimi seriami. Strzały takie 50 zadają dodatkowe obrażenie do ogłuszenia. Okej. Okej, zatakać pięściami porzuconym toporem lub schowaniem go za pomocą jedynki. Aha. Dożyłem chyba. O! To, że mnie chyba jednak nie ogłuszył. Ale dobra, nieważne. To coś tu jest? A, są kolejni. Co to za? Co to jest? Topór nie działa! Zauważyłem. Ale można go lać. Ci mówiłem, żebyś zamilkł. Kodeks. Bestiariusz. Co to było? Wygląda jak zbój, ale miał dziwny głos. Nawet ojciec nie umiał go wyjaśnić. No właśnie, wyglądał dziwnie. Okej, tu możemy zejść, ale tutaj coś jeszcze było. No dokładnie. O! Okej, znajdź otwórz wszystkie komnaty. Znajdziemy tutaj komnat z 1 z 7, otwarte komnaty 0 z 7. W świecie znajduje się 7 zamkniętych drzwi. Spróbuj znaleźć wszystkie. Nie możesz otworzyć drzwi, co? No. Zamilcz. Okej. Ale jakieś info, jak to otworzyć albo coś? Wszystko fajnie, tylko nie jest powiedziane w ogóle, jak my to mamy ten otworzyć. No ewidentnie nie. Tarcze, to o tym jeszcze nic nam nie mówiło, więc na razie tego nie ruszam, ale aczkolwiek nie wiem, jeżeli... Tutaj też na razie o umiejętnościach nic. W
wróć do domu, teraz mamy w sumie. Są te ołtarze. Bestiariusz. Dobra, może to już, znaczy pewnie to będziemy wracać, więc... Więc zobaczymy, może się uda później to jakoś otworzyć, czy coś, nie wiem. Na razie brak mi pomysłu. Dobra, ale skoro mamy wrócić do domu, to wróćmy do domu, zobaczymy. Co będzie, okej, wróć do domu. Czemu ognisty troll miałby spalić ogród mamy? I od kiedy draugry są tak blisko domu? I czym było to lodowe coś, które nas zaatakowało? Nie wiem. Bądź cicho. Jesteśmy blisko domu. Wchodź, chłopcze. Straciłeś kontrolę. To coś chciało nas zabić. Sam wpadasz w gniew podczas walki. Gniew może być bronią. O ile go kontrolujesz, ty tego nie robisz. Gdy tracisz... Już dawno nie chorowałem. Jest mi lepiej. Dobrze. No to chodź. Mam cię uderzyć? Masz spróbować. Co ty... Jeszcze raz. Czemu to robisz? Za wolno. Jeszcze raz. Przestań! Słabo. Jeszcze raz. Jeszcze raz! Przestań! Jeszcze! Twój gniew. Zatracasz się w nim. Czeka nas trudna droga. A ty, Atreusie, nie jesteś gotowy. Co to było? Cicho. Oj, nie brzmi to dobrze. Wychodź! Nie masz co się ukrywać! Wiem, kim jesteś! Co się dzieje? Znasz go? A co ważniejsze, wiem, czym jesteś! Chłopcze, pod podłogę. Szybko! Mówiłeś, żebym tam nie wchodził. Kto to? Nie wiem. O czym on mówi? Nie wiem. Wchodź. Wystarczy, że powiesz mi, co chcę wiedzieć. Nie musimy przelewać krwi! Ha. Chuderlak. Miałeś być większy. Ale to na pewno ty. Jesteś daleko od domu, prawda? Czego tu chcesz? Przecież na to pytanie znasz już odpowiedź. Nie wiem, czego szukasz, ale tego nie mam. Odejdź stąd.
A podobno wasza rasa jest taka rozwinięta. Znacznie lepsza od nas, sprytniejsza. A ty tymczasem ukrywasz się tu w lesie, jak jakiś tchórz, co? Nie chcesz ze mną walczyć. Wydaje mi się, że chcę. Opuść mój dom. Musisz tylko mnie zabić, żeby do tego doszło, wiesz? Ostrzegałem cię. No, wreszcie! Koda widok, kurwa. Nie chciałeś słuchać. Nie. No dobrze, moja kolej. What? Jak ja się tobą rozczarowałem. Ale mnie to teraz zaskoczyło. No chodź. Bez sensu! O kurwa! Sponiewierał. Powiedz mi, co chcę wiedzieć i pobudź. To proste. Czemu tu są dwa łóżka? Ale go napierdziele. Tak. Ale dostał szcza. Trafiłem w czuły punkt! Ty, tym drewnem mu zapierdol. O, właśnie tak! Kogo ukrywasz? Stary i powolny. Trzeba się było trzymać z dala. Ale ciekawe, kim on jest. Co? No to zaczynamy drugą rundę. Jak to się zregenerował? Za dużo gadasz. Skubaniec. Chcesz mówić? Dobrze. Może ten, kogo ukrywasz w domu, będzie jakiś. Dostajemy jakiś pasek. O! Kto to jest? O kogo tak bardzo się boisz? Sprawdźcie to! Yeah! Bez sensu! Dobre! Wciąż mnie stawaj.
Musiał zaoleć. Dobry strzał. Nie powiem. Chyba już nie wstanie. Jak to był? Czemu on miał w ogóle takie moce przepotężne? No nie ga... Co? No to jest jaj. Jedynie po kilka odpowiedzi, ale ty musiałeś unieść się długo. Możesz się dwoić i troić, ale ja i tak wrócę. Twoje stare cielsko w końcu się podda, ale nim to zakończę, wiedz jedno. A ja w ogóle nie czuję bólu! Czy jeszcze niego można lać? Nie czuję bólu. Widziałeś to na własne oczy! Nie możesz mnie zranić! Nic nie może! Ta walka jest bezsensowna! Twoje starania są bezsensowne! Nie musiało tak być! Tu Sedos. Wiedziałem, że tak będzie. Nie wygrasz ze mną! Nie czuję nic! Za to ty czujesz wszystko, lecz mimo to się nie poddajesz! Nie jestem moim bratem! Gdybyś dał mi to, czego chciałem, wszystko potoczyłoby się inaczej, ale nie! Czas to zakończyć. O, jeszcze? Nie pokonasz mnie! Ile razy go będziemy klepać? No dalej! Do tego, do leczenia. Ty, on mnie pociśnie zaraz. Skończę z tobą! Chodź, chyba mnie pocisną. No dobra, ale spoko, ale jaki jest ten, jaki jest punkt, jego słaby punkt tak naprawdę. Nie pokonasz mnie! Zajebał. No dalej! Ah!
radę. Dobrze. Mam dalej dużo życia. Już ma niedużo życia. Gdzie on jest? Tu jest. No. Dobrze, w końcu. Jak znowu wstanie po raz trzeci, was wątpię. Trzeba mu łeb odciąć. Albo właśnie go może... Umówiłem się, że może ty będziesz pierwszym, który zdoła zadać mi ból. Ale się myliłem. O, właśnie, o to chodziło. Dobra, chyba jednak... Okej, chyba jednak już nie wstanie po raz trzeci, po raz czwarty. A jak wstanie, to chyba zwątpię. Porobane. Wszystko spoko, tylko... Właśnie, kim on był i nie dowiedzieliśmy się, czego chciał. Jak mnie znaleźli po takim czasie. Okej, czyli ktoś... Hej. Ktoś go szukał. Co mam robić? Nasz syn nie jest gotowy. Zanieś twoje prochy na szczyt góry. Zostać. Chłopcze. Było tak głośno. Myślałem... Jesteś cały. Nic mi nie jest. Chodźmy. Spakuj się. Idziemy stąd. To jestem gotowy? Nie jesteś. Ale teraz nie mamy wyboru. Pokaż, że się mylę. Tak jest. Okej, czyli mamy kolejną misję, droga to jakby... Tak, to bestiariusz, właśnie, kto to był? Mój Boże.
Cia! Nieznajomy. Od drzwi naszego domu pojawił się dziwny, wytatuowany człowiek i zaatakował ojca. To musiała być naprawdę niezła walka. Połamali wszystko dookoła. Wcześniej ojciec powtarzał mi, że nie jestem gotowy, ale po zabiciu tego nieznajomego z jakiegoś powodu zmienił zdanie. Kim on był? Czego od nas chciał? Jesteśmy nikim. No i w sumie tym oto akcentem, że jesteśmy nikim, kończymy ten odcinek i widzimy się, słuchajcie, w następnym odcinku już w niedzielę, ponieważ w sobotę odcinka akurat z God of War'a nie będzie, bo będą inne odcinki, także zapraszam w niedzielę wieczorem o godzinie 18 będzie kolejny odcinek, trzeci, a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, no i hej.